Cześć. Są plansze autorów. Rysuję i maluję. Różnie bywa. To jest tak, że główną inspiracją chyba zawsze jest życie jednak. A i komiksy innych twórców. Bardzo japońskie. To jest prawdziwa historia, która mnie spotkała w Polsce. Na zdrowie! Jakby występuję jako scenarzysta i jako wydawca komiksów. To jest ta książka? Wejdzie. Tak, między innymi jestem wydawcą tego albumu, który towarzyszył wystawie pokazywanej w Polsce, ale również tutaj są twórcy, których prace są w tym albumie, przyjechali do Japonii i za chwilę pojedziemy kamerą w ich kierunku. I w albumie, ale jeszcze co ważniejsze, w galerii całkiem sporo moich prac się znajduje i wszystkich, którzy akurat są w samolocie do Tokio, chętnie tutaj zapraszamy. W przeciągu 2 tygodni można zobaczyć bardzo pokaźną wystawę polskiego komiksu. Galeria nazywa się Uplink, jest miejscem rozpoznawalnym w Tokio. Wystawa będzie trwała 2 tygodnie. Jest w takim miejscu, w którym jest ciągły ruch. To jest taki zupełnie inny styl galerii niż te, które są powszechnie w Europie, w których pracujemy. Mam nadzieję nie po raz ostatni zapraszać Państwa na polską wystawę polskiego komiksu w Tokio. Część rzeczy z trochę z innej beczki, więc tak naprawdę wybór prac na tej wystawie, którą możemy oglądać tutaj w Japonii, w Tokio, jak na miejsce o takich rozmiarach, jest myślę bardzo, bardzo szeroki wybór rzeczy, można zobaczyć naprawdę sporo. Wygląda to wszystko bardzo fajnie, więc zapraszamy. I moja praca jest z najbardziej poszukiwanej gazety w Polsce, czyli z Gazety Wyborczej, gdzie Przemek wraz z innymi dziennikarzami Gazety Wyborczej tworzy właśnie komiksy, reportaże w postaci komiksu. Grzegorz Rosiński, najbardziej znany twórca polski na świecie, który mieszka na stałe w Szwajcarii, ale oczywiście zaczynał w Polsce i w latach 80. wyemigrował. Natomiast no, jest twórcą pierwszoligowym, jeśli chodzi o Europę. Znany najbardziej z Portugalii. Autorem tej planszy jest Rafał Gosieniewski, polski twórca komiksowy, który pracuje w Tokio i robi tutaj animację. Pomógł nam również w organizacji tego. No w tej chwili dopiero wychodzi z pracy, więc dotrze troszeczkę później na Berlinę. To jest o Pałacu Zamojskich w Warszawie do takiej publikacji, która powstała ponad rok temu, komiksowy przewodnik po Warszawie. こういう感じのビジュアルは日本では作られないでしょうね。こういうスタイルは面白いと思います。実は僕たちも昨日準備するまでは、どういう展示になるのか分かっていませんでした。はい。そうですね。ゲームから影響を受けているような気もしますし、そのトラディショナルな、例えばこういったダークなファンタジーとか、
こにあるようなちょっとリアリズムみたいなものというのがいろいろバリエーションが面白いと思います。そうですね、あの日本人でその日本の漫画以外の漫画を読むっていう習慣は実はあまりないんですけれども、僕はたまたまフランスでその漫画描いた友達がいたりするので、フランスの漫画については多少は知ってるんですね。例えばこういう感じのビジュアルは日本では作られないでしょうね。あ、竹島の魅力。